Witamy serdecznie. Z panem burmistrzem spotkaliśmy się tuż przed wyjazdem na Mazury, gdzie spotkam się z Joe'em Westem, polskim biblistą, dyrektorem Fundacji Wrota Nadziei, Amerykaninem, który postanowił i przetłumaczył Biblię z 1632 roku, Biblię Gdańską. I ten projekt się nazywał Współcześniona Biblia Gdańska. Jedziemy do niego. Ale za chwileczkę chcemy go zaprosić do Prudnika, bo przecież w Prudniku mamy miejsce, gdzie prymas tysiąclecia był więziony. Wojtku, dziękuję Ci, że zapraszasz wybitne osobistości do Prudnika. Na pewno to jest bardzo ważne, że ten udział osób takich pro bono działających społecznie jest tak duży, bo to powoduje taką naszą lokalną demokrację, naszą lokalną samorządność. Mhm. To nie tylko urząd, to nie tylko moja osoba i urzędnicy. Właśnie mieszkańcy tworzą te realia i cieszę się, że takim tematem się zajmujesz. Ja myślę, że każda Biblia jest dobra, pod warunkiem, że się ją czyta. Więc okej. Niech przyjedzie ktoś, kto ma jakby precyzyjne, jak skalper, cięcie, jeżeli chodzi o słowo biblijne. Chętnie też poczytam, bo czytam Biblię. I zaproś. Dobra, dziękuję bardzo. Przekaż nasze gadżety, książki, może na pewno mu się przydadzą. Dziękuję. W lepszym poznaniu Prudnika. Wszystkiego. Pozdrawiamy. Serdecznie zapraszam. Na razie.